Cześć moi drodzy, z tej strony Grzesiek. Miał się pojawić ostatnio poradnik walentynki, ale nie zdążyłem. Sesję mam na studiach, także musiałem wyjechać. Teraz 4 dni, chwilę znalazłem na spacerek. Także nagrywam dla was wideo. Wideo, które też jest, że tak powiem, zastąpieniem tych poradników, które miały być, ale też wideo urodzinowego, którego nie było. A trzecie urodziny minęły 17 stycznia, trzecie urodziny jak zagrać.pl. Także myślę, że parę słów na ten czwarty rok, na ten w ogóle nowy 2019 rok dla was się przyda. Zostańcie ze mną przez kilka minut. Powiem o kilku ważnych sprawach, które się zdarzą na jakzagrać.pl w najbliższych kilku miesiącach. Po pierwsze, będzie zmiana wyglądu strony, trochę już o tym napisałem, trochę o tym wspominałem. Trochę się ten proces też przeciągnął, miał być szybciej, miało być już w styczniu, aczkolwiek to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać, strona też jest dosyć spora, także to jeszcze trochę potrwa. Ale wygląd się zmieni. Będzie, że tak powiem, bardziej intuicyjny, jeszcze prostszy niż był. Trochę ładniejszy kolorowo, no bo to co jest teraz, no to da się znieść, ale to nie jest aż tak, że tak powiem, ładne jak mogłoby być. Także będzie zmiana designu, zmiana wyglądu strony i też będzie sklep internetowy, nowy trochę. Ale o tym ze szczegółami opowiem, jak już to wszystko się wdroży. Będzie można wreszcie się zaopatrzyć w gitarkę, także dla tych z was, którzy chcą się uczyć, którzy chcą jakąś nową gitarę, akcesoria, że tak powiem, zdobyć, to będzie dla was wreszcie opcja. Myślę, że w całkiem fajnej wersji, której dotychczas nie było i która będzie bardzo przydatna. No ale szczegóły też niebawem. Postaram się to w lutym i w marcu przeprowadzić, żeby to już wreszcie było. Po drugie, jest tak wiele próśb przez ten ostatni rok i w ogóle ostatnie 3 lata na jakzagrać.pl wpłynęło kilkaset próśb. Teraz mam w pliku około 200, jeśli nie więcej niż 200, listę 200 piosenek, które chcecie, bym nagrał. I to jest naprawdę bardzo dużo i wręcz nie jestem w stanie tego zrealizować. I dlatego będzie też nowa opcja. Jaka to będzie opcja? To będzie opcja taka, że będzie można sobie jakby to kupić tekst, ewentualnie nagranie do piosenki. Dlaczego to robię? Jak to będzie, że tak powiem, w pełnej wersji wyglądać? Jest tych 200 próśb i gdybym ja chciał zrealizować każdą z próśb, gdybym chciał zrobić dla was wszystkie, to siedziałbym przez kilka miesięcy, nic nie robił, tylko realizował te prośby, które by cały czas napływały. Aczkolwiek to jest moja praca, jak zagrać pelię z moją pracą, dlatego ja też poświęcam czas, muszę za coś żyć. I jeżeli się nie mogę skupić na pracy, no to jest, że tak powiem, trochę słabo, no bo też jak zagrać się nie rozwija, a realizuje pojedyncze piosenki, które się przydają tylko pojedynczym osobom. Także od teraz będzie można sobie kupić, jakby to ująć, jeśli na przykład szukasz tekstu i chwytów do piosenki, to będzie szło wykupić sobie właśnie taką opcję. Grzegorz, zrób mi tekst i chwyty do tej piosenki, zapłać tam 50 zł. A jeżeli chcesz nagranie tego i pokazanie, jak bicie wygląda do tej piosenki, także już taka, że tak powiem, pełna obsługa, to będzie dodatkowa kolejna opcja, będą 3 różne opcje, także już niedługo się pojawi właśnie taka zakładka prośby. Myślę, że to jest fajna opcja, ponieważ ja mam 24 godziny, tak samo jak wy pracujecie, ja pracuję nad jakzagrać.pl, potem mam czas prywatny, który chcę też poświęcić na realizację własnych jakichś pasji, zainteresowań, też poświęcić go znajomym, więc po prostu, jeżeli mam to robić na taką skalę, no to szanujmy, że tak powiem, wspólny czas, szanujmy nawzajem własny czas i ja wynagrodzę was za jakąś inną usługę, a wy wynagrodzicie mnie za daną usługę, której potrzebujecie. Tak działa, że tak powiem, biznes, tak działa rynek. No i myślę, że to będzie bardzo, bardzo uczciwe. Część próśb oczywiście będę realizował cały czas, w te piątki będą się pojawiały minimum jeden poradnik na tydzień, to cały czas będzie, to nie zniknie, także to nie jest tak, że teraz będzie już tylko płatnie. Nie, będzie cały czas darmowa wersja i niektóre prośby będą realizowane w ramach tej darmowej wersji, ale reszta będzie po prostu płatna, no bo dzięki temu może będę kogoś mógł zatrudnić na to stanowisko, żeby realizował tylko te prośby, jeśli będzie wystarczająco dużo. Innym sposobem nie jestem w stanie po prostu zrobić tego, że tak powiem, tych wszystkich waszych próśb. Okej. Okay. A no właśnie, jeszcze są nowe kursy, które będą w tym roku. Kurs o biciu gitarowym, który będzie po prostu, myślę, że miazgą. Już wypożyczyłem z biblioteki kilka książek, z których będę się uczył też o rytmice, żeby to jakoś wszystko lepiej dopracować, łatwiej wam wyjaśnić i też nauczyć was dużo różnych ciekawych rzeczy. Będzie kilka kursów w tym roku. Myślę, że zapełnienie, zrealizowanie tych wszystkich kursów, nawet i będzie 5 albo 6, jeśli nie więcej,
chcę to wszystko zrobić porządnie i żeby zapewnić wam całą, że tak powiem, ścieżkę kariery od początkującego gitarzysty do osoby, która będzie naprawdę śmigać całkiem nieźle na gitarze. Myślę, że wam się to spodoba, ale jest naprawdę bardzo dużo pracy do zrealizowania w tym roku. Także bądźcie cierpliwi. Będzie jeden poradnik co tydzień, także myślę, że to was zadowoli. Postaram się robić też poradniki z fingerstyle, ale przy nawale pracy, jaki jest przy innych aspektach, z tym sklepie i kursach, nie wiem, czy dam radę to regularnie robić. Może kogoś zaangażuję w to, zobaczę jeszcze, jak to będzie wyglądać. Też dziękuję wam za ten zeszły rok, za ten trzeci rok, gdzie robiliśmy zbiórkę. Miało być na biuro, bym mógł też lepiej pracować, ale wyszło na to, że oddaliśmy to na pajacyka. Prawie ponad 4000 zł zebraliśmy, także naprawdę dziękuję niesamowicie. W grudniu 36 tysięcy osób na stronę weszło, to jest w ogóle dla mnie miazga. 36 tysięcy gitarzystów w grudniu na stronę, styczeń 25 tysięcy osób, także jest was naprawdę ogromna ilość. Dochodzimy do 10 tysięcy subskrypcji na YouTubie. No, potężne liczby, dziękuję wam za to, za zaufanie, za ten cały rok i mam nadzieję, że w tym przyszłym roku, w 2019, znaczy w zasadzie już w tym roku, który już jest, to wszystko się będzie rozwijać. Ja pracuję każdego dnia, żeby to rozwijać, także mam nadzieję, że jakby to ująć, będzie wszystko szło do przodu. Też dajcie trochę dozę cierpliwości, dajcie jakieś swoje sugestie co do tego, w jakim kierunku by się to mogło rozwijać, czego potrzebujecie, żebym też mógł lepiej pracować. Teraz już żegnam się z wami. Czwarty rok na jakzagrać.pl. Ja wracam zaliczyć sesję. Także do zobaczenia w kolejnych wideo poradnikach. Trzymajcie się. Hej!